Witam serdecznie. Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy, jest moim gościem. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Załóżmy, że jestem panią Kasią, ale z małego miasta. Dlaczego miałabym na Lewicę głosować? Bo nie ma różnicy, czy będzie pani redaktor mieszkała w małym, czy w dużym mieście. O, to dobra odpowiedź. Tak, bo szkoła musi być dostępna tak samo w Warszawie, jak i w Tucholi. Lekarz musi być tak samo dostępny w Żninie, jak i w Bydgoszczy. Tak samo musi być dostępna każda usługa publiczna. Rozumiem, ale chodzi mi o to, że miałam do wyboru na przykład Koalicję Obywatelską, Lewicę, Partie Razem, chyba osobno. Dlaczego akurat mam głosować na, i tutaj też nawet sama dokładnie nie wiem kogo, bo tych lewic się zrobiło wiele. Nie, Lewica będzie jedna startowała do wyborów, zjednoczona, nikt się z nikim nie pokłóci, bo wiemy jedno. Celem nadrzędnym jest odsunięcie PiS-u od władzy, ale z dobrym programem, to znaczy takim, o który pani pyta. Na przykład, co nas odróżnia, my mówimy, że nigdy nie chcemy lekarzy prywatyzować. To znaczy ma być usługa publiczna. Płacisz podatki, płacisz składkę zdrowotną. Jest usługa publiczna. Ale niektórzy mówią, na przykład w ramach opozycji, że rozważają prywatyzację. Ale już pan mówi źle o opozycji, to znaczy o współopozycji. Nie, Lewica jest... Już pan zaczyna porównywać się w obrębie opozycji jako ten lepszy, a tymczasem macie obalać PiS, a nie między sobą rywalizować o głosy. Ale ja od tego właśnie zacząłem. Zacząłem od tego, że najważniejsze jest odsunąć PiS od władzy. Ale jak pytała mnie pani o to, co nas różni od partii opozycyjnych, to są te niuanse, które nas różnią. Ja jestem przekonany, że wiele nas spraw łączy. Praworządność, Bruksela, pieniądze z Unii Europejskiej, bezpieczeństwo, NATO, to wszystko jest naszym fundamentem. Nie jedna konferencja opozycji w tej sprawie była. Ale są też niuanse, które nas różnią i dlatego jesteśmy Lewicą, a nie Platformą. No z tego co wiem, to Koalicja Obywatelska nie planuje prywatyzacji ochrony zdrowia, ale mniejsza o to. Kto jest liderem Lewicy? Mamy trójkę liderów. Jest Biedroń i jest Zandberg, jest Biejat i jest Czarzasty. To czwórka, bo niedawno Magda została współprzewodniczącą partii Razem. Myślę, że się rozszerzymy, bo będzie jeszcze kilka osób, które do nas dołączą. Jeszcze więcej liderów. Nie, jeżeli chcemy, żeby do nas dołączyła na przykład Polska Partia Socjalistyczna, a chcemy i senator konieczny, wysłaliśmy mu zaproszenie, to trzeba przyjąć go do naszego grona. Będzie kolejny lider. Myślę, że nikogo nie będziemy zamykali, nikomu drzwi. No tak, ale chcemy. Chodzi mi o taką twarz, która ma się wyświetlić w głowie, załóżmy, na hasło Lewica. A ja bardziej bym powiedział tak. Ale mi właśnie o to chodzi. Kto jest tą twarzą? Czy... Lewica. Proszę? Nie ma jednej twarzy. Nie ma. Twarzą kampanii? Jest Team Lewica i powiem pani dlaczego. Dlatego, Team Lewica. Tak, dlatego, że jak jeździmy po Polsce, a jeździmy od wielu miesięcy, to jeździmy całym klubem parlamentarnym. Na przykład jesteśmy teraz na Podkarpaciu i będziemy w czwartek. Na Podkarpaciu w piątek na Podlasiu. To jeździmy po 15, 20, 25 osób. Pokazujemy się w różnych miastach. Jesteśmy różni, bo różna jest Lewica. To nie jest... Kto będzie na pierwszym miejscu, na liście? A to będzie niespodzianka. To ja nie powiem pani dzisiaj tego. Ale czekam, po prostu się nie mogę doczekać. Doczeka się pani, myślę, że w czerwcu. Wie pan, dlaczego pan mi nie odpowiada? Bo nie wiadomo. Nie wiadomo. No w Warszawie wiadomo, że jest Adrian Zandberg i będzie liderem Lewicy na liście. Znaczy ja sobie nie wyrażam innej listy, ale wiem, że w Sosnowcu będzie Włodzimierz Czarzasty. Wiem, że będzie wspierał nas Robert Biedroń, który jest dzisiaj eurodeputowanym. No jest właśnie, Magda Biejat. Jest dużo posłanek i posłów. Niegdyś Robert Biedroń był liderem. Zresztą jest pan w Wiośnie, prawda? Już nie ma Wiosny. Już jest nowa Lewica. Już tak, to wszystko był pan w Wiośnie. Tak. No a czy to nie jest trochę tak, że Robert Biedroń schylił się po czapkę z pawim piórem, to znaczy mandat europosła i zgubił złoty róg? Nie, ja mam poczucie, że dzisiaj Lewica jest bardzo ważnym elementem całego środowiska. Ale ja mówię o Biedroniu. Ale ja chwalę Biedronia i będę chwalił, dlatego że uważam, ale że całe... Ale okłamał wyborców. No, jeżeli pani mi pozwoli, całe środowisko Lewicy dzisiaj ma jasny cel. Tym celem jest wygrać wybory. My nie będziemy się kłócili, my nie będziemy pokazywali, że jesteśmy gdzieś w jakichś podziałach. Wszyscy tutaj mają określone zadania. Te zadania to na przykład Biedroń w Brukseli, bo tam jest sprawy eurodeputowanych i tam są sprawy na przykład polskich interesów w Brukseli, pieniędzy z Unii Europejskiej. Czarzasty, czy Zandberg, czy Biejat tutaj. Profesor Monika Płatek nie dałaby sobie rady z tymi problemami. Nie. Przypomnę naszym słuchaczom i słuchaczkom, że to jest osoba, której Robert Biedroń obiecywał swój mandat europosła w razie, gdy go zdobędzie, zdobywszy pojechał z tego, sam co do Brukseli. Pamiętam, to na drugiej analizie była Joanna Scheuring-Wielgus i dzisiaj jest posłanką też z Torunia, więc jak popatrzę na to, jak wyglądała cała ta struktura łączenia się naszego na Lewicy, to wszystko, co za nami, to wiem jedno. Lewica, jak jest zjednoczona, to wygrywa, jak jest podzielona, to przegrywa i będzie zjednoczona. Rozumiem. Moim gościem jest Krzysztof Gawkowski, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy, czyli chce pan, bo
przekonać słuchaczy naszych i słuchaczki, że ten koncept wspólnej listy opozycji był niewłaściwy. Nie, chciałbym, żeby był właściwy. Ja bardzo liczyłem na to, zresztą wszyscy liderzy na lewicy o tym mówili. Dobrze by było, żeby była wspólna lista czterech podmiotów opozycyjnych. Tych partii, które razem na przykład występowały i złożyły wniosek o wotum nieufności dla ministra Czarnka. Ale obawiam się, że tego nie będzie. Oprócz Dlaczego? Lewicy i Platformy są partnerzy, którzy mówili, wolimy iść inną drogą. My to rozumiemy, dlatego się sami przygotowujemy do wyborów. Chce mnie pan przekonać, że Adrian Zandberg poszedłby na listy Koalicji Obywatelskiej? Na wspólne listy czterech podmiotów. To jest bardzo różne. No ja rozumiem. To znaczy, nie listy koalicji, idziemy, tak, o wspólną idziemy listę. Jako wspólną Słuszna listą czterech podmiotów, to wszyscy byśmy poszli razem, ale i nie będzie. Ale... Bo ten chocholi taniec, mam nadzieję, że już się skończy. Mi się to nie podoba. Nie podoba mi się, że tak długo nie ma decyzji. Lewica deklarowała, chcemy wspólnej listy, inni mówią, że nie. To zaraz, nie w końcu... ale kto to są ci inni? To znaczy Koalicja Obywatelska nie chciała Nie, koalicja lewicy... chciała. No to koalicja? Kto nie chciał? No, myślę, że i pan Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz powiedzieli, że idą inną drogą. Ale możecie się przyłączyć do koalicji. Nie, nigdy nie było rozmowy o blokach, bo i Donald Tusk mówił o tym, że nie będzie żadnych bloków. Albo jedna, albo wszyscy osobno. Tak, mówił Donald Tusk. Zdaje się, że mówił co innego, ale mówił o tym, że nie będzie wspólnych bloków z lewicą, nie wyobraża sobie na liście, bo jedna wspólna lista daje potencjał na przykład 276 mandatów, czyli odrzucenia weta prezydenckiego i za tym jestem sercem całym, chciałbym takie listy, ale bloków listy nie będzie, bo mamy różne poglądy. Można byłoby włączyć w jeden wspólny, walki z PiS-em, ale dzieląc się już na bloki, to jest trochę też oszukiwanie wyborców. Nie, chyba jednak nie, dlatego że jest to dokładnie policzone, że każda następna lista to ubywa głosów opozycji. No nie, dlatego że sondaż dla RMF-u i Dziennika Gazety Prawnej pokazywał coś innego. To znaczy w tym sondażu była jasna deklaracja, że bloki jak będą podzielone i ludzie nie będą rozumieli, kto w nich startuje, to mogą stracić. Ja jestem zwolennikiem wspólnej listy. Na lewicy była taka deklaracja. Jednej albo żadnej, tak? Jednej albo rozdzielnych list. To znaczy nie ma żadnej, nie ma bloków, znaczy nie ma, listy będą, ile będzie list? Myślę, że na opozycji wtedy mogą być cztery albo trzy listy. Nie wiem dokładnie, kto z kim pójdzie. To znaczy cztery albo trzy listy, albo jedna, a jeżeli nie jedna, to na przykład nie dwie, to znaczy nie możemy się podzielić na bloki. Nie sądzę, że to się wydarzy, bo nie było takiej deklaracji. To nie jest prawda, że to jest lepsze niż dwie. To znaczy, że trzy listy są lepsze Ale od ja dwóch. Nie jestem od tego, żeby rozstrzygać, co mówią liderzy. Widziałem, co mówił Donald Tusk. Donald Tusk powiedział, że nie chce takiego bloku. Rozumiem to wszystko, to jest dla nas, że z lewicą. Oczywiście, że to powiedział. Dobrze, ale Adrian Zandberg nie stworzyłby wspólnej listy z Koalicją Obywatelską. My też nie chcemy takiego bloku, więc to jest jasne. Dlatego mówimy, wspólna lista czterech podmiotów. Lewica jest całkowicie za. Położymy, podpiszemy się pod tym, chcemy takiego czegoś. Nie będzie takiej wspólnej listy. Idziemy samodzielnie. Włodek Czarzasty został szefem sztabu. Mamy swój program, nie damy się nikomu podporządkować. Jest wspólny cel odsunąć PiS od władzy. A komu mielibyście się podporządkowywać? No tak, dlatego jakbyśmy byli w jakichkolwiek sojuszach, które były niezrozumiałe dla wyborców, byłaby problem. Na przykład z naszym elektoratem, czy pójdzie na wybory. Ejże, naprawdę. A w ogóle te sonda... Tak, nie poszłaby na wybory... Nie poszliby wyborcy lewicy, gdyby była jedna lista z Koalicją Obywatelską? Gdyby była jedna lista opozycji, to by poszli. I to pokazują sondaże. Gdyby były rozdzielne, część ludzi mówi po prostu, że mieszanie im w głowie poglądów się nie podoba. Aha, ja to rozumiem. Rozumiem. Krzysztof Gawkowski jest moim gościem. Teraz słuchaczom Radia MF dziękujemy za uwagę i zapraszamy Dzięki wszystkich. Piękne i zapraszam na wybory. Chodźcie, szanowni państwo, na wybory, bo każdy głos liczy się, żeby PiS Tylko pokonać. Się, że będzie można się zgubić w tych wszystkich listach. Nie wierzę w to. Zapraszamy wszystkich na portal RMF24, do mediów społecznościowych RMF-u i do radia internetowego. Dzięki. Dobrze. To znaczy, nie boi się pan tej rozsypki, która już się daje obserwować, bo dla ludzi, to nie wiem, czy pan wie, ale lista wspólna to jest coś, co naprawdę jest chciane, to co naprawdę budzi nadzieję, a rozczłonkowywanie się opozycji jakoś przeraża. No tak, tylko dlaczego ja mam odpowiadać? Dlatego, że inni nie chcą. Ja chcę. Lewica chciała wspólnej listy czterech podmiotów. Inni nie chcą, więc myślę, że warto było powiedzieć, dlaczego inni jej nie chcą. Lewica jej chciała. Ale te sondaże, pan mówi o jakiś, powoływał się na jakiś sondaż, ale one są też takie chwiejne bardzo, jeśli idzie o lewicę, bo o tym teraz mówimy, między
między 5 a 10%. Nie, to jest tak, że my mamy średnią, którą co miesiąc ogłasza dwie czy trzy osoby, które się profesjonalnie tym zajmują, na przykład na podstawie wszystkich sondaży z miesiąca. I średnia sondażowa za styczeń to jest 10%. Średnia sondażowa. Oczywiście, średnia sondażowa za styczeń to jest 10%. A ja mam też tutaj sondaże. A ja mówię o średniej sondażowej powołać. Wszystkich sondaży z miesiąca stycznia. Więc jeżeli to jest dla lewicy gorsze czy lepsze, to ja myślę sobie, że to jest dobre dla lewicy, że ma 10%, bo to jest dużo więcej niż miała rok temu. Czy to jest szczyt moich marzeń? Oczywiście, że nie. Czy chciałbym mieć 12, 15, 20? Oczywiście, że tak. Ale wiem jedno. Dzisiaj opozycja, jak popatrzymy na te wyniki, to każdy jest sobie potrzebny. Hołownia PSL-owi, PSL Lewicy, Lewica Platformie, Platforma Lewicy, dlatego, że tylko razem możemy mieć ponad 231 głosów. Razem możemy stworzyć dobry pakt rządzenia, a później wspólnie rządzić. I to jest dla mnie coś... Ale to znaczy każdy osobno, ale sobie nawzajem potrzebni? Sondaże, o których wspominałem... Ja już nie będę szukała mówią, tych sondaży. Ale to ja o nich powiem, bo to jest bardzo ważne. Sondaże, o których wspominałem, pokazują tak. Jeżeli byśmy szli wspólnym blokiem, wspólnym czterech partii, to możemy liczyć na znaczącą premię. Znaczącą. 10-20 mandatów co najmniej. To już jest coś, co daje perspektywę na przykład odrzucenia wotum, jakby było 270 głosów. Jeżeli będziemy szli oddzielnie, w jednym bloku, w dwóch blokach, trzech blokach, czterech blokach, to mniej więcej większość jest 231-240. Mniej więcej. O 2-3 mandaty różnica. Skokowego wzrostu nie ma. Dlatego chciałbym wspólnej listy, ale przestałem wierzyć, że ona będzie. I to już jest nie do uratowania? Jest do uratowania, jak niektórzy stwierdzą, że chcą tej listy, a nie będą kręcili się wokół na przykład swoich porozumień. Rozumiem, ale to chodzi o Szymona Hołownię, czy co? Bo Szymon Hołownia i Władek powiedzieli, że będą budowali listę wspólnych spraw. Co zrobią na koniec, nie wiem. Nie powiedzieli, że będzie wspólna. Władysław Kosiniak-Kamysz. Tak. Jeżeli zdecydują się, że będzie to wspólna lista, bardzo dobrze. Ale jeżeli nie, to też nie będę mówił, że na opozycji to jest straszna sprawa, bo mamy ważniejszy cel, wygrać wybory mimo wszystko. No dobrze, ja w takim razie chciałabym się dowiedzieć, czym chce Lewica przyciągnąć wyborców do siebie. Bo ja rozumiem, że to jest jasne, że no nie będzie prywatyzacji ochrony zdrowia. To cytuję pana z początku naszej rozmowy. Jak najbardziej tak, ale raczej jak mówię, to jest... Nie sądzę, żeby jakakolwiek formacja się opowiedziała za tym, żeby jej nie było. To znaczy właśnie nie chciałbym atakować formacji opozycyjnych, ale niektórzy liderzy formacji opozycyjnych mówili dokładnie to, co ja mówię. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie na przeszłość... Ale czym się tak chcecie wyróżnić? No, tak. Ale my mamy swoje wyróżniki. Mamy je w kwestiach społecznych i światopoglądowych, prawno-człowieczych, takie nazywajmy. W sprawach tych, które dotyczą społeczeństwa, to na przykład program Mieszkanie Plus. Nasz, lewicowy program. To znaczy mieszkania budowane przez samorządy i mieszkania wynajmowane. Co to oznacza? Że mieszkanie można na przykład 75 metrów czy 60 metrów wynająć za kilkaset złotych, a nie za kilka tysięcy płacić kredyt. Pokazywaliśmy ten program, byliśmy we Włocławku, budują się takie mieszkania, robi to wiceprezydent z lewicy. Kropka. Sprawy prawno-człowiecze. No my jesteśmy chyba bardzo wiarygodni, jak mówimy, aborcja do 12 tygodnia legalna. To znaczy nie mówimy, ale i zrobimy, bo to nie wystarczy powiedzieć, trzeba jeszcze później zagłosować za tym. My mówimy równość małżeńska, a nie mówimy, no niestety tutaj nie, równość małżeńska to może związki partnerskie tak, ale nie wszystko. My mówimy twardo. No równość małżeńska. Jeżeli mówimy rozdział od kościoła, to ja mówię likwidacja funduszu kościelnego już. To znaczy nie płacimy księżom za to, że mają jakieś umowy z państwem. Wyprowadzenie religii ze szkół do salek katechetycznych. Opodatkowanie kościoła. Kasy fiskalne w kościołach. No myślę, że tak, jak na lewicę mamy mocny program. Jasne. Jak na lewicę, która zawsze miała słaby. Nie, w sprawach prawno-człowieczych nie zawsze była tak odważna. Nie zawsze mówiła na przykład językiem, jak zapytała mnie pani, czy rozwiązywać konkordat, to ja mam przekonanie, że rozwiązywać. To jest odważne, myślę, bo dzisiaj w Polsce, gdybyśmy popatrzyli z tych partii opozycyjnych, czy jest jakakolwiek, która to samo powie, to znak zapytania to leciutki bym postawił. A na przykład luka płacowa. Co macie w tej sprawie do powiedzenia? Mamy ustawę w tej sprawie złożoną. To znaczy my po pierwsze czujemy, że jest luka płacowa i to wewnętrzna, to znaczy między płciami, bo kobiety dużo mniej zarabiają i trzeba tą lukę płacową wyrównywać, ale mamy też lukę płacową, którą widzimy między miastami, to znaczy taką społeczną wynikającą z demografii czy z miejsca zamieszkania. Więc złożyliśmy projekt ustawy. Posłanki nasze, Katarzyna Uberhanek i Wanda Nowicka prowadzą te wszystkie projekty. Jesteśmy za tym, ale czy sami możemy to zrobić?
Wiem, że nie. Potrzeba do tego namówić partnerów z opozycji, żeby to wszystko zostało to zrealizowane po wyborach. Alimenty, ściągalność alimentów. No marna jest ściągalność alimentów. Ale ja się pytam, co chcecie z tym zrobić? No można tylko wzmacniać to, żeby były mocniejsze kary dla tych, którzy nie płacą. To znaczy nie da się tego załatwić sposobem takim, że będziemy opowiadali, nie płacisz alimentów, jakoś sobie tam poradzisz. Nie płacisz alimentów, za to jest kara i za to powinna być wyższa kara. I to jest moje głębokie przekonanie, że facet, bo najczęściej faceci nie płacą, tak trzeba to powiedzieć. No którzy... nie jest to żadne odkrycie. To tak, ale facet, który nie płaci alimentów, po prostu policzkuje swój honor, siebie, to, że miał jakieś kiedyś w przeszłości. No chyba przede wszystkim okrada swoje dzieci. Tak, zgadza. Ale w takim razie proszę mi jeszcze powiedzieć rzecz taką, bo to jest dla mnie bardzo dziwne. Czy to w ogóle, bo zmieniam temat. Prezydent Duda skierował projekt ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to miało sens z punktu widzenia praworządności w Polsce i odsuwania PiS od władzy, że opozycja, część opozycji, między innymi pan, wstrzymali się od głosu w sprawie, w głosowaniu nad tym. Podwójny sens. Jeżeli pani redaktor mi pozwoli, to popatrzymy na to z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa, taka, czy Polakom są dzisiaj potrzebne pieniądze. Są potrzebne. Czy te pieniądze będą w Polsce po decyzji prezydenta? Do wyborów i do dopchnięcia PiS od władzy nie będzie. A jak PiS wygra, może ich nie będzie jeszcze dużo, dużo dłużej, bo to jest super weto de facto prezydenta, bo w Trybunale Konstytucyjnym trzeba 11 sędziów, tam 6 nie uznaje pani Przyłębskiej, jest 3 z obozu Solidarnej Polski od pana Ziobry, będzie chaos. Prezydent doprowadził do chaosu. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest pułapka, którą na opozycję planował zostawić Kaczyński. To znaczy pułapka, w którą dzisiaj wszedł Andrzej Duda. Pułapka, w której przez ostatnie, następne 6 miesięcy... Dał się Andrzej Duda złapać w pułapkę. Te sidły i będzie teraz się musiał tłumaczyć, dlaczego nie ma tych pieniędzy, dlaczego Polakom się gorzej żyje, dlaczego inflacja dobija, dlaczego raty kredytów są wyższe, dlaczego jest gorzej. Ktoś to zrobił, PiS, a ja jestem głęboko przekonany, że Morawiecki, Duda i Kaczyński to jest szajka, ludzi trzymających razem władzę doprowadzili Polskę do tego, że tych pieniędzy nie ma. Gdyby sami wcześniej wymiaru sprawiedliwości nie zdemolowali, te pieniądze by były. To jasne, oczywiście, że tak, bo to są pieniądze na praworządność. Bo Duda dzisiaj broni siebie. To znaczy on przesyłając ustawę do Trybunału i nie podpisując jej, doprowadził do sytuacji, w której mówi, no ja kiedyś robiłem dobrze. No nie robiłeś dobrze, bo KRS upolityczniony. Ale co nim kieruje? Ambicja? Nie, to jest zwykłe ego. Spoliczkował, myślę, że Andrzej Duda tą decyzją spoliczkował pana Morawieckiego i pana Kaczyńskiego wewnętrznym ego, pokazując, ja coś mogę wam pokazać, ale z drugiej strony prezydent Andrzej Duda spoliczkował społeczeństwo, powiedząc im, masz kryzys, masz ratę, to se płać. No nie, no to powiedzmy, że można tak powiedzieć, spoliczkował społeczeństwo. No, no myślę, że jeżeli robi to ze względu na własne ego... Pani redaktor, ale no dobra, ego egem. Tylko tak, prezydent Andrzej Duda nie powołał dobrze wybranych, prawidłowo wybranych członków do Trybunału. Że tak. Kiedyś podpisywał ustawę o KRS-ie, doprowadził do upolitycznienia Sądu Najwyższego, pomagał polityczną prokuraturę Ziobrze zrobić. I to wszystko zrobił Andrzej Duda. A dzisiaj Andrzej Duda staje jako obrońca Konstytucji i mówi, ja będę sprawdzał ustawę. No tak, ale dlaczego policzkuje społeczeństwo? No tą decyzją, bo nie będzie pieniędzy. Ale czy one by były, jeżeli ta ustawa jest niekonstytucyjna? Była szansa na to, żeby były pieniądze z Unii Europejskiej w Polsce. Mimo tego, że jest niekonstytucyjna ta ustawa, pan uważa, że to powinno przejść? Jest projekt ustawy Lewicy w Sejmie i Platformy. No jasne, wspólne dwa. Ale nie one będą wysłane do Brukseli. Ale mam głębokie przekonanie. Znaczy graniczące z pewnością. Z PiS-em praworządności w Polsce nie naprawimy. Dopóki będzie rządził PiS, opowieść o tym, że my możemy coś z PiS-em poprawić, naprawić, oni nic nie będą chcieli poprawić. Szantażują, kłamią, tak, oszukują, ale i na pewno nie będą poprawiali praworządności w Polsce. Jasne, ale panie pośle, już dziś słychać głosy, że to jest, że dla opozycji jest taki mały alarm, który polega na tym, że jeżeli się te roszady wszystkie i te wszystkie dziwne ruchy nie ustaną, to być może będzie powtórka z rozrywki, że tak powiem, wątpliwej, to znaczy PiS wygra po raz trzeci. Ja nie mam z tym problemu, tak jak powiedziałem. Ale to nie na początku, chodzi o pana osobistą są osoby, odpowiedzialność. Które na opozycji nie czują tego, tak jak my tutaj rozmawiamy. I ja nie jestem w stanie odpowiadać za nich, dlaczego nie czują. Może bronią swojego tożsamości, może chcą swoją partię wzmocnić, może myślą o jakichś innych rzeczach. Trzeba ich zaprosić i powiedzieć. Ale kto jest tym winowajcą głównym? No przecież mówili partnerzy, mówił Szymon Hołownia i mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, że idą oddzielnie, nie chcą wspólnoty. No to chyba to powiedzieli wyjadanie. Tak, a to ja się jeszcze zapytam o Hannę Gil-Piątek, bo ona była w partii Wiosna, której partii już nie ma, ale Hanna Gil-Piątek jest znowu osobą wolną. Czy będziecie chcieli ją przyciągnąć do Lewicy? Nie sądzę. Bo?
bo Hanna Gill-Piątek podjęła decyzję, że nie chce być z lewicą. Poszła do pana Hołowni, który od początku miał rys konserwatywny. Przypominam, że od początku mówił, że jest przeciwko... Czyli jest kara taka. Nie, to nie jest kara. Jeżeli ktoś... Znaczy ja nie wiem, czy ona by chciała, ale pytam się pana. Partii lewicowej do partii centrowo-konserwatywnej, tak ją nazywam, a dzisiaj odszedł z tej centrowo-konserwatywnej, bo jest bardziej konserwatywna, to rozumiem, że odeszła i dlaczego, ale lewica... też ma swoje jakieś ego, te tożsamość DNA i nie wiem, czy wszyscy ego, się mieszczą na DNA. Tak, jest... bo mieszczą może, się, pan... albo nie mieszczą jakieś osoby. Jeżeli to... ktoś od nas odchodził, to trudno mówić, słuchaj, będziemy cię z powrotem przejmowali za wszelką cenę. Będzie chciała zgłosić się, będziemy rozważali. Dzisiaj nie podjęła takich rozmów. Wie pan co, ja myślę, że te słowa jak ego, tożsamość DNA, to są słowa klucze, jeżeli chodzi o polskich polityków. I nie ma takiego, chyba że pan go teraz poda mi, nazwisko osoby, która jest w polityce, a to ego, tożsamość DNA nie działa tak silnie wobec tego, że liczy się kraj, że liczy się przyszłość młodego pokolenia. Rozumie pan, że jakby chowamy ego, tożsamość DNA do kieszeni. No dobra, tylko że gdyby nie ego i tożsamość DNA, Kwaśniewski nie byłby prezydentem, Tusk nie byłby premierem, Wałęsa nie robiłby okrągłego stołu, a Kaczyński by nie wygrywał. Każdy ma w nich jakiś rys. Patrzę sobie na przykład na Leszka Millera i determinację jego, żeby wprowadzić Polskę do Unii Europejskiej. Gdyby nie jego determinacja i DNA, że chce być Europejczykiem lepszym, to Polska nie przyjęłaby tych kilkuset ustaw. Patrzę na polskich polityków z ostatnich 30 lat, po 89 roku, nie znajduje takich, którzy nie mieli swojej tożsamości, swojego DNA, popełniali błędy, mieli swoje ego. No nie, ale to mówimy każdy troszkę o czymś innym, bo to ego, tożsamość, DNA to są kwestie partyjne, a nie osobowościowe, nie, indywidualne. Nie, nie, znaczy to indywidualne osobowości tworzą partie i te partie dopiero wykuwają swoje poglądy. Jak popatrzymy na partię z ostatnich 30 lat, to nie ma takiej, która budowała inną tożsamość niż lider. A lewica nie ma lidera, tylko ma dużo nie, dużo ma dwóch, liderów. Nowa lewica ma dwóch współprzewodniczących, partia razem ma swoich dwóch współprzewodniczących, każda partia ma swojego lidera, ale jak pyta mnie pani, czy oni mają swojego, to pewnie mają. Czy mają swoją tożsamość? Tego jestem pewien, że mają i to bardzo mocno zakorzenioną. Czy wierzy pan naprawdę w wygraną? To znaczy w to, że jestem przekonany. Opozycja odsunie PiS od władzy? Ja tutaj w studiu mogę w pełni zadeklarować. Na jesieni tego roku, nie wiem kiedy będą wybory, ale chciałbym, żeby były jak najszybciej, czyli początek, połowa października, opozycja wygra wybory. Będzie tworzyła rząd, nie pokłóci się o władzę i więcej pani powiem, będzie sprzątała po PiSie, ale będzie też pamiętała o tym, żeby na przykład z małego miasteczka ludziom też się lepiej żyło. Opozycja utworzy rząd i się nie pokłóci. Tak, to też jest ważne. Tak, też uważam, że trzeba o tym mówić ludziom, że jesteśmy od tego, żeby nie tylko dawać nadzieję, ale żeby później tę nadzieję zrealizować. No oby. To moim gościem Krzysztof Gawkowski, lider lewicy, mogę tak powiedzieć, bo klubu parlamentarnego, klubu parlamentarnego, onegdaj w SLD. Tak jest, przez wiele lat. I na tym kończymy nasze posiedzenie. Dziękuję bardzo. A my widzimy się i słyszymy przede wszystkim za tydzień. Dzięki wielkie.